Więc zaczynamy już szóstą część. Już drugi raz się nie udało niestety nagrać poprzedniej części. Ale na szczęście, znaczy na szczęście pierwsze były tylko porządki. Jednak te drugie, a teraz drugie wideo było dość ważne z racji, że ustanowiliśmy face detection. Pokażę, jak to działa. To co się udało skończyć. Ono tak jeszcze. Switch on. Ok, karta graficzna włączona. I to, co się udało zrobić w ostatnim live'ie. Zaraz będzie widoczne. Tutaj widzimy face detection na wideo i to, co tutaj się wyświetliło na samym dole, to są logi, które mówią, ile osób zostało wykrytych i jaki jest ich face encoding. Face encoding to jest zbiór 128 cech, które charakteryzują twarz. I jak widzimy, na tym wideo zostało wykryte dwie osoby, Unknown 1 i Unknown 2, z czego Unknown 1 ma takie face encoding i Unknown 1 ma inne. Teraz to, co musimy zrobić, to zadbać o to, żeby nasz algorytm efektywnie dobierał osobę wśród znanych tych osób, czyli zrobiły tak zwany face encoding matching. I wtedy możemy zacząć działać dalej. A więc te face encodingi, które my mamy, będzie trzeba wziąć najlepiej na razie pierwszy z nich i zapisać sobie do pliku. Razem z najlepiej przykładową ramką opisującą tą osobę. Następnie utworzyć mechanizm, który pozwoli w jakiś sposób otagować daną osobę i następnie wyświetlić przy jej twarzy właśnie label z imieniem i nazwiskiem. Więc to dokładnie zróbmy. Face Cognition, tutaj mamy face rec from webcam faster. Tak, tutaj mamy właśnie to best name matching pattern. I to właśnie będziemy robić. A więc najpierw potrzebujemy bazy danych. Z racji, że to ma być dobry produkt, ja bym wolał trzymać wszystko w bazie. DP image postgres 11.4. Wolumeny by się przydały. Czyli to będzie volumes. DB data varlib postgresql data. Ok. Mamy to. Portu na razie nie będziemy wyciągać, bo nie potrzebujemy. Ok. A więc wystartujmy. Startujmy bazę danych. Niech ona się tam poluje i my w tym czasie napiszemy do niej integrację.
Results. DB init DB. Tak, face detection tu możemy zwolnić i weźmiemy DB store. Save face. Results, ok. Więc tworzymy sobie kolejny plik, nazwę db, class data, postgres db i potrzebujemy klasy tej funkcji init db. Teraz zwróci instancję tej klasy i w tym musi być dev save face results results. Ok, jest gotowe. Okej, mamy. Nie potrzebuję teraz widzieć tego. Save face results. Python Postgres. PsychoPG2. A może SQL Alchemy też jest dobre. W sumie czemu nie? Użyjmy SQL Alchemy.
potrzebujemy wielkiej tabeli. Tak, musimy zainstalować tego. Aha. Engine create engine. Dev init self engine create engine. Okay. Będzie face detection results SQL Alchemy BORL Builder.
Potrzebujemy. Host, post, username, password. Potrzebujemy jeszcze database. Jest database. No dobra. No i mamy config. Db. Host, get, env, db, host i domyślne wartości stąd jeszcze trzeba zobaczyć BotSQL docker. Password. Postgres user. Postgres DB janitor. Okej, nic więcej nie potrzeba. Containers. A, compose DB. Container. DB. No i teraz odpalmy. No dobra, wszystko jest ok, czyli jest host db, port, db, port, domyślnie 5432, to integer, database name, damy janitor. Db user postgres pass postgres i oczywiście to sobie zmienimy. Czytajmy na razie user janitor i to, a jak będziemy komitować, to sobie zmienimy. No dobra, mamy to. To już się zbudowało. Zbudowało się, świetnie. Teraz musimy odświeżyć nasz interpreter. Janitor. Incomplete? Czemu serwis DB? Serwis janitor? Co to jest?
Dlaczego DB? Ja nie chcę DB. SQL Alchemy jest, nie ma, jest, nie ma. Jest, super. Dobra, czyli mamy parametry. Port, database. Cyk, 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 cyk. I cyk, z tym, że to jest user i pass. No dobra. Tak, to możemy przekazać proces echo true. Create engine. Echo if true engine log statements as well as a rep of the parameters listed with load handler. No dobra, niech zostanie. Tak, w każdym razie tu jest URL. Tu musimy przekazać URL. Mamy engine. Tworzymy face detection results ID. Name niech zostanie. First name, last name. Column. Face and coding. I teraz tutaj jest ciekawa rzecz, bo musimy sprawdzić. SQL Alchemy Table Large Array. Może nie large, tylko. A, zresztą. Column data types array. Nie ma array. Vendor specific. Jest PostgreSQL array. Okej, okay, czyli musimy wziąć cyk, cyk. Elements PostgreSQL array. Czyli jednak mamy. I nasz jest floatami, więc zobaczmy, jak to jest float. PostgreSQL array, face encoding. I musimy coś jeszcze mieć? Chyba nie. Chyba to wszystko. A gdzie jest engine? O, tutaj musi być self engine. Ok, zaktualizował i teraz patrzymy, czy mamy float. Mamy float. Dobra. Tak, pokazuje import config db.
Students, Metacrit, all. Self, face. Table. Chociaż... Tak, jest table, create all, więc teoretycznie, jak teraz to odpalimy, czy zrobimy SQL alchemy save to table. Insert update. Okej, mam tutaj table, insert, values. Self face detection result stable connection self engine connect alchemy with super. Dodatkowo mamy transakcję do tego. With self engine begin. Cyk, 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 cyk. Okej. Z przerwy na chwilę sprawdzimy, czy się uda. Nagrywanie, także do usłyszenia za chwilę.